A teraz zobaczcie, ile znaleźliśmy kasy. Witamy Was serdecznie. Witamy. Z cyklu naszej kolejnej wyprawy Wakacje w busie. Wybieramy się tym razem do Gdańska nad morze. I co? Co będziemy robić? Będziemy odpoczywać i prowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali. Na internetach oczytaliśmy się, że plaża w Gdańsku Brzeźnie jest tak zwaną bogatą plażą, że odwiedzają ją tam zamożni ludzie i przez co można w piasku znaleźć duże ilości monet, jak i kapsy. I biżuterii. No wiem. I biżuterii. Dodatkowo planujemy po analizie całej plaży pochodzić trochę pod molo, pod pomostem. Zobaczymy, co ten czas nam przyniesie, nie? Miłeś pod molo czy pod polo? Pod molo. Jeszcze oczywiście trzeba zrobić zakupy, bo nad morzem raz, że drogo, a dwa, ciężko dostać się będzie do sklepu. I oczywiście nie mogło zabraknąć kabanosów. A teraz łyczka kawy i dalej w trasę. Już dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy w Brzeźnie. A ja już jestem gotowa na plażę. Biorę ze sobą Adasia. Leciaczek. A to mój Adaś. I właśnie tutaj w tym miejscu na molo Brzeźnie. Nie na molo, tylko obok mola. Obok mola, przepraszam. Obok mola i pod tym pomostem będziemy prowadzić poszukiwania. Na coś liczysz szczególnego? Jak zawsze. Że odpoczniesz tutaj. To też i jeszcze, że znajdę kasiutę, może coś ciekawszego. A biżuterię? No właśnie mówię te ciekawszego. A ciekawszego. Także zostańcie z nami, my działamy. Na otwarcie poszukiwań przywitała nie złotóweczka. Zobaczcie, tam podeszły dziewczyny pod pomost. Zaraz podejdziemy, zobaczymy co u nich. Jak wam idzie? Mamy dwójeczkę, ale jeszcze Kania ma tam sygnał, więc będziemy kopały dalej. Mam nadzieję, że kolejna moneta. O, sygnał jak dzwon. Jest. Ale nie dla ciebie. Nie dla ciebie. Pokaż mamie. Gdzieś jest, ale gdzie? O. Było. Tu pod tym. Jeszcze. O. Jo! I co to jest za moneta? Co tam masz? Czekaj, pójdzie opłukać. Pójdzie opłukać.
Jestem pod pomostem i wyobraźcie sobie, że codziennie przechodzi tutaj kilkanaście tysięcy osób. Niech cokolwiek komuś spadnie, jakaś obrączka, biżuteria, ozdoba, to wszystko zaraz tutaj jest na dole w piasku. Zaczepiło mnie kilka sygnałów. Pierwsze co wykopałem to 2 złote. Natomiast tutaj jest jeszcze kilka sygnałów. Zaraz wyciągniemy je na żywo, żebyście widzieli co tutaj jest. Propointer włączony. Zanim zaczniemy szukać, zobaczcie, obok tych 2 złotych leżał korek. Widać, że ktoś tutaj prawdopodobnie mógł sobie zejść pod pomost i sobie biesiadować. Korek oczywiście od wina lub jakiegoś szampana. A tutaj są gdzieś pozostałe sygnały, także zaraz je zidentyfikujemy. Namierzymy i zobaczymy, co to jest. Piątak, niesamowite. 5 złotych, 2 i 5. Także zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze jest. Jest tutaj wyżej coś. Tutaj wyskoczyło. I Z. Dobre. Także jest 8 ziko. Coś jeszcze tutaj mamy. Tu gdzieś jest sygnał. Zobaczymy, co to. Co to? Zaraz tutaj. Jest. Wyszło. I jest. Co? 5 grosiaków. Czyli mamy razem 2, 5, 8. Kolejna moneta. Jestem pod molo, pod mostem. Ludzie chodzą mi nad głowami i gubią monety. Takie oto piękne, świeżo zgubione. Jest kolejne 2 złote, tym razem takie przyciemniałe. Widać, że poleżało tutaj trochę. Dla mnie to jest bardzo dobry sygnał. Oznaczać to może tylko to, że nikogo przede mną nie było pod tym pomostem. ₽50. Także jest kolejna moneta i działamy dalej. Ty śmigasz pod pomostem, ja śmigam obok pomostu i zobacz, co mam. Ja chodzę tam, gdzie jest dużo ludzi i tam, gdzie jest impreza, tam, gdzie muzyka gra. Może się zapiemy na skutek jakąś? Tak. Tak. A na świętą noc coś tu nam się błyszczy. Złotóweczka. Komuś się posypało, jak zbierał się już do domu. Zobacz, skarbie, 2 złote, nietypowe, okolicznościowe. No jest, 2 złote. Ktoś tutaj wziął ze sobą i po prostu zgubił. Ale ciekawostka, bo te okolicznościówki tak na co dzień się nie zdarzają na plażach. A ty co tam masz? Pochwalę ci się rano. Myślisz, że doczekam no, się? No. Kończymy na dzisiaj nasze poszukiwania. Robi się... Nasze wojaże plażowe. Pod pomostem. Też. Także kończymy. Jest ciemno, robi się ciemno. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Ten pomysł, żeby wejść pod pomost na molo, poskutkował tym, że posypało tam sporo kasy. Ja jutro rano tam wrócę. A Ewelinka nie wiem, jaki ma pomysł. Zdradzisz? Czy będziesz przychodziła też pod pomostem? Czy koło molo? Czy od tak wszędzie? Nie może na Westerplatte pójdziesz, bo to jest blisko, nie? Nie powiem ci, bo wiesz, chodzi za mną. A, także widzicie, chodzimy tutaj swoimi ścieżkami, ale efekty są niesamowite. A, jest i nasza Hania. Propointer potrzebuje. Propointer, coś pewnie znalazła. Drodzy widzowie,
już jest po poszukiwaniach, a po poszukiwaniach się kończy gofrem. Witamy Was serdecznie o poranku. Kolejna nocka w busie zaliczona. Spokojna czy nie? Niespokojna, bo było bardzo głośno, jakaś dyskoteka na plaży, pełno ludzi się kręciło. Ja tam nic nie słyszałem. Spałem twardo jak zabity. A mnie budzili co chwila. Ja bardziej deszcz słyszałem, jak skapywał na busa. No właśnie, i nad ranem deszcz zaczął padać. To mocno. Poczekamy, aż się wypogodzi. I co, kontynuujemy nasze poszukiwania przy molo, tak? Jak się wypogodzi. Wypogodzi się na pewno. Przeczekamy. Aplikacja pokazywała, że około 11 ma być już pięknie i słonecznie. A pokazywała Ci, gdzie leżą monety? Też. Wypadł mi ząbek. A kiedy Ci wypadł ten ząbek? Wczoraj. I gdzie go masz? W brzuszku. W brzuszku? Zjadłam go. Zjadłaś? A co wtedy wcinałaś? Precelki. Precelki i wpadł Ci do brzuszka. A tu pogryzam. Ale najważniejsze jest to, że kto był u Ciebie? Bruszka z imbuśka. I co Ci przyniosła? Pieniądze. Jeszcze najważniejsza kwestia. Ile wczoraj znaleźliśmy kasy? Z Ewelinką wspólnie około tak plus minus 36-7 zł. Całe podsumowanie zrobimy na koniec naszego odcinka. Wysypiemy wszystko z naszych torebek. Tu jest hajs i są kapselki i inne rzeczy. I wtedy wspólnie, razem przeliczymy. Także dotrwajcie do końca odcinka. W busie zorientowałem się, że nie mam propointera. Przeszukałem tego busa. No nie ma. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to taka: wypadł Ci z torebki, jak byłeś pod pomostem. I zobaczcie, gdzie sobie leżą. Jest i oto on, propointer. Ktoś by się pocieszył, bo ten propointer kosztuje 760 zł. Także taki bonus coś by miał. Czas upływa, a ja dziubię sobie monetki. To moje znaleziska. Piątaczek, 2,50 i 1 grosik. Ta trochę poleżała. Oczywiście czekała na mnie. Kolejny korek, który zwrócił moją uwagę. Podszedłem do tego miejsca i znalazłem trzy ziko, także dzisiaj korki są wyznacznikiem tego, co można znaleźć. A ja mam piątaczka. Aż ty. Śmiem twierdzić, że to są napiwki zostawione na plaży za to, że zbieramy kapselki. Napiwki dla ciebie i dla mnie? Tak jest. Dziękujemy wszystkim za te napiwki. Oby było ich więcej. A wysprzątamy plażę na pewno. Hania z Adasiem się troszkę pochlupała, prawda? Pokaż go, jaki ma ręczniczek piękny. Kolorowy, twój psec kola, nie? A powiedz wszystkim, jaka woda jest? Taka średnia. Taka średnia. Hania nas męczyła od wczoraj, nie? Żeby się kąpać. No, ale była taka zimniejsza.
Zimna? A to jest trochę taka pół na pół. Pół na pół. A teraz pokaż pięknie tego twojego ślicznego ząbka, który ci wypadł, bo teraz będzie dobrze widać. O właśnie, z której strony pokaż? Z twojej prawej, tak? Aha. Dobra, wycieramy się, tak? Aha. Dwa złote. Widziałem cię, jak wyciągałaś tą monetę. Widziałeś? Widziałem cię. Nie zdążyłeś kamery włączyć? Nie, po prostu czekałem, aż odejdziesz i przeszukam te miejsce. O, ty świnko, ja zawsze przeszukuję porządnie. Złotóweczka. Zaraz zobaczymy. Co, myślisz, że nie wyszukałabym wszystkiego? Okaże się. Poleć, próbuj i daj znać. Może nie w tym samym miejscu, ale kawałeczek dalej leżały bliźniaki. Dwie złotóweczki. O. Także warto się kręcić w miejscu, gdzie porzucona była czy zgubiona jedna moneta. Niekiedy mogą być dalej, czy w pobliżu kolejne. Ludzi coraz więcej na plaży. Nie będę się tam przyciskać pomiędzy nimi. I chyba pójdę za chwilę. Gdzie? Tam, pod pomost. Do mojego Krzysia. Śmigam. Może i mi coś uda się tam wykopać. Idziesz do mnie? Idę schować się trochę w cień. Idziesz. A ja mogę się pochwalić, że komuś się posypało z majtek na ziko. No nie z majtek, z kieszeni. Z kieszeni. A ty nosisz kasę w majtkach? No nie, nie noszę. No nie noszę w majtkach, tylko w kieszeni. Sygnał jak dzwon. Piękna, o, pani złotóweczka. Tutaj najwięcej złotówek wychodzi, zauważyłem. Bo ludzie grubej waluty nie noszą, tylko drobniaki na kibel. A jakie to uczucie, jak masz wrażenie, że ktoś jakby chodził ci po głowie? Nie no, to... Nie takie bardzo uczucie, jak ktoś chodzi, tylko jak ktoś jedzie rowerem, to jest takie, jak miało się za chwilę zawalić. Ten pomost się nie zawali. Mówisz? Dobra, ufam ci. Wrażenie na głowę. I co tam, co tam? Paziko. 2 złote. A ja nie pytałam ciebie, ile ty w ogóle tego wszystkiego nazbierałeś. No sporo mamy. A może później policzymy, kto ma więcej. Wiesz co, no... Tak jak wcześniej wspominałem, podsumowanie zrobimy na samym końcu filmu. Natomiast pod pomostem tutaj do linii brzegowej mamy wszystko już obszukane. Trzeba będzie się udać tam do centrum, tam gdzie są palety. Tam było też wczoraj bardzo dużo ludzi. Zobaczymy, co tam nam z piasku wyskoczy. Kolejna złotóweczka. Czego straszysz? Aż taka straszna jestem. Żeby nie było, na sam koniec piątaczek. Ale widzę, że ty masz też sygnał tam, co? Będę chodzić za sobą. Zobaczymy, może komuś się posypało równocześnie. A jednak to była moneta. Tuż obok Krzyśka piąteczki, 1 grosiczek. Czas leci nieubłagalnie. Musimy kończyć poszukiwania na plażę, bo mamy jeszcze przed wyjazdem zaplanowane co? Zwiedzanie fortyfikacji. Fortyfikacji. Zapraszasz? Nie, ty mnie zapraszasz. A, no jak zapraszam? To zapraszam ciebie i naszych widzów. Śmigamy na fortyfikację. A całe podsumowanie zrobimy to, co znaleźliśmy na plaży, na końcu filmiku. Także bądźcie z nami, a my śmigamy do fortyfikacji.
Uważaj na te siatki, panu. No, to jest taki ciekawy pas. Patrz. Cały rząd. No Boże. Gdzieś tu można zembryć. I tyle zrobię z tego. O, tu była jakaś taka piwniczka. Duże działo stało. Ostatni rzut okiem nad morze, na plażę dla piesków i wracamy do busa. A teraz zobaczcie, ile znaleźliśmy kasy. To jest ten czas, gdzie robimy podsumowanie dwudniowego pobytu nad morzem w Gdańsku. Szukaliśmy tak około 4, może 5 godzin, czyli pierwszego dnia po południu wieczorem, a później rano, dopóki nie zeszły się tłumy na plaży i musieliśmy kończyć nasze wojaże. To co pisano w internecie, że plaża Brzeźnie, tak. Jest bogatą plażą. Chcemy potwierdzić. Faktycznie, jeżeli chodzi o ilość monet, to jest bardzo duża. Natomiast bardziej uboga w biżuterię. Oprócz dziecięcej biżuterii nie udało nam się nic znaleźć bardziej szlachetnego. Natomiast też tam jest masa, ale to masa kapsli i zrywek od puszek. Tego to jest na 20 sygnałów. Takich byle jakich, typu kapsle, puszki, dopiero trafi się tam jakiś nominał. Niech mój kasjer powie, ile zostało znalezione. Jest tutaj na tym stoliku 71 zł i tam może ze 4 grosze. Także jest 2, 4, 6 piątek, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dwójek. I plus jeszcze dwójeczka. Ta okolicznościowa, o której wspominaliśmy, z którego to jest roku? Z 2012 roku. Bolesław Prus. Także bonus, bo moneta obiegowo-kolekcjonerska. No i 10 jedynek. Raz, dwa, trzy pięćdziesiątki. Cztery dwudziestki. Gdzieś 2, 4, 6, 8, 9 dziesiątek, 2, 4, 5 piątek,
dwie dwójki i cztery jednogroszówki. No i do tego jeszcze biżuteria dziecięca, a la kolczyk, spinka i tutaj też jakiś taki mniejszy kolczyk. Także my jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu w Gdańsku. Natomiast wrócimy tam jeszcze. Dlaczego? Dlatego, że raz, że oczywiście było mało czasu na poszukiwania, ale ten akcent z pomostem bardzo nam się spodobał. Zrobiliśmy tylko suchy piasek, a wiem, że na pewno dużo rzeczy jeszcze będzie leżało w wodzie. Tym bardziej, że ten pomost jest kilkanaście metrów wysunięty od linii brzegowej. Tam się spodziewamy prawdziwych rarytasów. Z racji tego, że nas poszukiwaczy jest dużo, jest duża rotacja w sezonie, także na pewno nie jedna osoba zajrzała pod ten pomost i szukała to, co inni zgubili. Ja miałem farta, bo swoją zgubę znalazłem. Ten propointer mój prawie tam został. Już nie wierzyłam w to, że jak wrócisz, to... Śmieszna, zabawna sytuacja, bo jak szukamy zgub po kimś, także ktoś by znalazł po mnie, fajny prezent by miał, pewnie dociekałby, w jaki sposób to się tam znalazło, a to ja z dupą się tam przemieszczałem w te niższe partie pod molo, pod pomostem. Także miałem szczęście. Kończymy na dzisiaj ten odcinek. Kończymy kolejny odcinek wakacji w busie i jedziemy dalej w trasę. Do zobaczenia, obserwujcie nas. Do następnego. Na razie. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.